Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry! Dzisiaj mamy kolejnego vlogmasa. Marta mówiła, że tym razem ja go mam zacząć. Więc umyłem gębórę i zaczynamy nowego vlogmasa. Już dalej niosę tutaj popitala od rana. A ja będę dzisiaj próbował tutaj ułożyć płytki na tych brakujących schodach. O, moje piękne buty. I tam trochę pod piecem. Tutaj będziemy próbować ułożyć płytki, pyk, pyk, pyk. I tu na schodach. Mam nadzieję, że się to dzisiaj uda. Jeszcze chciałbym dzisiaj na ścianie może ułożyć trochę. Ale to jeszcze nie wiadomo, czy tak daleko zajdzie. Bo Marta coś wymyśla, że gdzieś chce jechać i pewnie znowu stracimy cały dzień i nic nie zrobię. Nagrywać jak ciąłem, bo bym zepsuł Marcie aparat i bym ja wtedy ukadrupiła na pewno. Dlatego już to jest pocięte, na razie jest tylko przyłożone, nie jest przyklejone, dopiero będę kleił na kleju, bo na czym innym. Także dopiero będę kleił, a teraz tylko jest położone, żeby zobaczyć sobie, czy wszystko tam pasuje pod tym piecem. Czy jest to mniej więcej dobrze wycięte. Tutaj trochę zrypałem. Może za dużo trochę wyciąłem, ale to nie ma znaczenia, bo to jest już pod samym piecem, także nie ma tam takiego znaczenia i tak tam nigdy nikt nie wejdzie. Chodzi tylko o to, żebyś tam syf nie zbierał. I tutaj mi została jeszcze jedna płytka i zastanawiam się, czy jej nie dać, ale nie wiem jeszcze. Co słuchać? Obrabiam film. Jaki? Paznokcia. Czy mogę pokazać jaki? Nie. Nie, to poziomka. Nie ma. Mamy kość dla daleniosa, patrzcie jaka dziwna. Z rusą. Chcesz kość? A będziesz ładnie czyściła ząbki? Popatrz jaka kość. Do koszyka i z nią. Chodź, chodź, dobry pies. Dobry pies. Ja tu nic ci nie biorę. Co koliki? Listwy się robią. Jak ci idzie, kochanie? Cały czas do przodu. Jeszcze tylko trochę. Otworzy sobie jajko na odziankę. Jak wszyscy pytali, co jest w środku, ja jeszcze też nie wiem. A może to kangur? Oj, 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 oj. Dla ciebie. Wiesz, że wiewiórki jedzą mrówki? Nie. No? Co? Tu pisze. Tak? A nie, to jest kangur. Mówię mrówkojad, kochanie. Nie wiem, czy to ci wygląda jak mrówkojad? Nie, to... A ty myślałeś, że to... Od... Kochanie, ty naprawdę myślałeś, że to jest wiewiórka? Czy ty widzisz, co ona ma w brzuchu? No, wiem, że ma... jakby ma... A myślisz, że pan był? Mieszka w Australii. Ma 35 do 45 cm. No to jest jakaś australijska wiewiórka. Jakby zastygało. Niesamowicie dziwne. Ale ładne. O ile klej może być ładny. Teraz to, co ty masz? Kochanie, co zrobiłeś? Strasznie twarde te... listwy. I co, tylko ja psuję takie rzeczy?
coś tu popsuł. Bo to jest fajne tylko wtedy, jak jest zamknięte. Poważnie, druga? Ty nie masz tam jakiegoś metalu ukrytego złota w środku albo coś? Nie, po prostu to jest zwany debilizm. Co zrobiłeś? No nic, no źle trzymałem widocznie albo coś, nie wiem. Do 3 sztuk razy. Nagram. Jak się złamie tym razem, to nagram. Nie złamie, sobie to jeszcze mocno nie ściągnę. Właśnie skończyliśmy cokoliki. Wszędzie już są przyklejone. No tak pięknie, pokażę wam. Chcemy zobaczyć, jak idzie masz dusi. Nie wiem, co mi to podobało. Jakieś takie emocje dostałam, chciałam cię zaskoczyć. Będę się grajdą, który tutaj jest, bo poskładamy półkę, którą mieliśmy w garderobie. Znowu zmienimy trochę jej zastosowanie, tak samo jak w przypadku półki obrotowej. Ale dobrze, to dobrze. Przynajmniej będę miała gdzie powkładać wszystkie pudełka i takie tam... Ja? Czy robimy przerwę, idziemy coś zjeść i potem tutaj wracamy i robimy nie, dalej? Mamy złożoną półkę. Mamy złożoną półkę. Tam coś nie poszło. W wielu miejscach tutaj, kochanie, coś nie poszło. Nie, tutaj po prostu źle było włożona ta i się jak dociągło, to ją nacisło. A tego ta jedna. Można by było to nożykiem przeciąć. Tak. I co jakiś czas po prostu w salonie wykładamy wszystkie pudełka, żeby nie zapomnieć, że się przeprowadziliśmy. No, w skrócie. No. Nasz obiad wygląda... Była zupa, rosół z wczoraj, a teraz mamy jajecznicę. Będzie jajecznica. Z mięskiem. I Martusia jedno jajko rozwaliła. O, tutaj. Ale w palcach je. Bo ona ma tyle siły, że potrafi roztuć jajko. Ostatnio pod tym filmem, co tam gadaliśmy o tych dzieciach. No. Wiesz, kastorami. Nie kastor, na gacie. No. No to wszyscy... W ciąży jesteś? Jesteś w ciąży? Ja widziałem, ja zauważyłem, że jesteś w ciąży. Nie, nie czytałam te komentarze. Same, że jesteś w ciąży, no. Aha, bo jak się rozmawiałam, to znaczy... I nawet napisali, że w którejś tam minucie widać, że jesteś w ciąży. Ja, nie, poważnie? Tak, a wiesz co najlepiej wtedy robisz? Siedzisz przy stole. Aha, po twarzy widać? Jakoś tak mi się podwójny podbródek zrobił, no i ewidentnie ale jest w ciąży. Ale nie, że ci podwójny podbródek zrobił, po prostu spojrzałaś, jak matka. Dobra. Idziemy jeść. W końcu dzisiaj coś zjem. Już ciemno za oknem. Ale będę jechał w końcu. I się chlebek. Muszę dać chleb, bo nie dostanę jedzenia. Jak wczoraj. Jak możesz powiedzieć, że ci nie daje jedzenia? To cię sobie wytniesz. Tak, no w sumie ja zeżeram wszystko, bo wyglądam jakbym była w ciąży. Nero!
Dobranoc. No, wczoraj zapomnieliśmy się pożegnać, więc żegnamy się z wami dzisiaj i lecimy zaczynać kolejnego vloga. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym. Nie lubi jej. No, oddałam Daleniu, bo ty nie umiesz długo. Skąd, że nie umie? Może umie. I po prostu jest mądrzejsza niż ty. Aha, tak. I nie oddaję. Umiesz dmuchać? Patrzy na mnie, że mam oddawać. Popatrz na nią. Na mnie patrzy, widzisz? Ała, ała! Co? Powiegał ci strzepało? Moja Dalenia.